Witam Cię bardzo serdecznie, Maria Bukardi z tej strony. Dzień dobry, namaste. Dzisiaj kolejne spotkanie z serii Czytanie z kart. Są to karty Madame Lenormand w bardzo pięknym wydaniu. Jeżeli szukasz tych kart, to jest tutaj ich nazwa. Dzisiaj otrzymasz odpowiedź na pytanie, które jest dla Ciebie dokładnie teraz ważne. Może błądzisz, nie wiesz co wybrać, masz takie wątpliwości, czy jesteś na właściwej drodze, to nasze spotkanie pomoże Ci zrozumieć, czy idziesz we właściwym kierunku, czy też nie, na co zwrócić szczególną uwagę, czego unikać i jakie niebezpieczeństwa mogą się pojawić. Dlatego bardzo proszę, odetchnij teraz głęboko, kilka razy, tak żeby poczuć w sobie takie światło. A następnie zadaj w myślach albo na głos pytanie, na które pragniesz uzyskać odpowiedź. Teraz popatrz na karty i wybierz jedną z nich. Karta numer 1, 2 albo 3. Skoncentruj się, ponieważ będzie to odpowiedź na Twoje pytanie. Wybierz więc tę kartę, która przyciąga Cię najbardziej. Teraz napisz w komentarzu, który numerek wybrałaś albo wybrałaś. Jeżeli Twój wybór padł na kartę numer 1, to masz szczęście, ponieważ jest to najpiękniejsze przesłanie w naszym dzisiejszym rozkładzie. Oznacza bowiem, że idziesz właściwą drogą w kierunku szczęścia i spełnienia. To jest karta numer 2, czyli czterolistna koniczynka. Każdy z nas, kto znajduje czterolistną koniczynkę, zawsze się uśmiecha i wie, że jest to znak od wszechświata. I tak w odpowiedzi na Twoje pytanie, jeżeli to właśnie czterolistna koniczynka była tą kartą, którą wybrałeś, to znaczy, że wszystko to, co dobre i pozytywne, jest już blisko, że takie malutkie szczęście stoi tuż przed Tobą. Oczywiście nie jest to wielkie szczęście, takie, gdzie spadną Ci może z nieba miliony, ale jest to małe szczęście, czyli coś, co sprawi Ci niesamowitą radość w tym świecie materialnym, coś, co spowoduje, że się uśmiechniesz, że poczujesz tą anielską pomoc, anielskie wsparcie. Jeżeli to właśnie ta karta była odpowiedzią na Twoje pytanie, to znaczy, że podjęłaś albo podjąłeś właściwą decyzję w ostatnim czasie i idziesz w tym właściwym kierunku. W tym właściwym kierunku do szczęścia, spełnienia, miłości, zdrowia, obfitości. Pamiętaj jednak, że jest to tylko etap, bo jest to małe szczęście, a możesz osiągnąć dużo, dużo więcej. To jest taki pierwszy krok. Dlatego, jeżeli potrzebujesz mojej pomocy w tym, aby osiągnąć jeszcze więcej, aby zrealizować wszystkie Twoje marzenia i wszystkie Twoje pragnienia w tym świecie nieograniczonych możliwości, to pamiętaj, że na mojej stronie mariabukardi.pl, link będzie w pierwszym przypiętym komentarzu, masz mnóstwo możliwości, aby skorzystać z mojej pomocy. Masz tam konsultacje indywidualne, masz rytuały, które trwają na przykład przez 30 dni w różnych sferach Twojego życia, czy ochrony, czy oczyszczania, czy miłości, czy zdrowia, czy bogactwa, czy talentów wyższych, ale również masz rytuały świec intencyjnych, gdzie możesz jeszcze wybrać odpowiedni rytuał i aktywować jeszcze więcej bogactwa, jeszcze więcej miłości w Twoim życiu, czy motywacji, czy siły i mocy, czy oczyścić którąś z Twoich czakr energetycznych, czy może oczyścić się od karmy, żeby iść do przodu jeszcze szybciej i jeszcze lepiej. Jeżeli to Twój wybór padł właśnie na tą kartę, to zalecam Ci kuć żelazo póki gorące. Czyli jeżeli jest to czterolistna koniczynka, to wzmocnić to przesłanie poprzez rytuał świecy intencyjnej anioła Fortunaty, czyli bogactwa, obfitości, albo poprzez rytuał aktywujący Twoje zdolności wyższe, ponieważ dokładnie w tym momencie będzie Ci dużo, dużo łatwiej zrealizować siebie albo aktywować, wzmocnić coś, co przyniesie to
większe szczęście. No i oczywiście na mojej drugiej stronie bucardimaria.com, tam w zakładce ceremonie masz te uroczyste wykłady ze mną. Każdy wykład na inny temat, jest ich już ponad 215 i warto korzystać z tej wiedzy, ponieważ jest ona bardzo przystępna, wiedza wyższa w prostej formie, którą od razu możesz zastosować w Twoim życiu. Bardzo, bardzo proste i przynoszące ogromne rezultaty. Jeżeli Twój wybór padł na kartę numer 2, no to nie jest to zbyt pozytywne przesłanie. Oznacza to, że w sprawie, o którą pytasz, pojawią się chmury. Chmury, deszczowe chmury, nadciągająca burza. To jest coś tak bardziej w kierunku tej negatywności, czyli czegoś nie widzisz, coś jest ukryte, coś zakrywają chmury, które mogą zaowocować burzą, konfliktem. Gdzieś coś jest ukryte, co ma negatywny wydźwięk. To może być ktoś, kto źle Ci życzy. To może być coś, co zostało niedoczytane, tak zwanym małym druczkiem, na przykład w jakiejś umowie, gdzie coś negatywnego nadciąga. No i wiadomo, że po każdej burzy wychodzi słońce, ale jednak ta burza jest w tym momencie tak symbolicznie na Twojej drodze, więc można się przygotować do tego, że za chwileczkę będzie padać, że ta burza musi przejść przez Twoje życie, wywołać może jakieś konflikty, wywołać kłótnie, wywołać jakieś wzburzenie ogólne. Jeżeli jesteśmy do tego przygotowani, to jest nam oczywiście dużo łatwiej to pokonać, niż jak nas taka burza zaskoczy, gdy zupełnie nie jesteśmy przygotowani. I co w takiej sytuacji, jeżeli to właśnie ta karta była odpowiedzią na Twoje pytanie? Tutaj znowu możesz skorzystać z mojej pomocy. Na przykład rytuał świecy intencyjnej oczyszczającej albo ochronnej Archanioła Michała, która będzie dla Ciebie taką tarczą ochronną, takim płaszczem, takim parasolem w czasie tej nadciągającej burzy. Oczywiście może być również rytuał świecy intencyjnej Lady Amethyst albo Archanioła Zadkiela, by przemienić tą sytuację na lepszą. Czyli jeżeli dokładnie teraz to jest odpowiedź na Twoje pytanie, to szybciutko przejdź sobie do mojego sklepu i jak najszybciej zamów ten rytuał świecy przemiany, czyli fioletowego promienia, aby jak to tylko możliwe, tak szybko zabezpieczyć się przed tymi nadciągającymi trudnościami i nadciągającą burzą symbolicznie. Tutaj można bardzo, bardzo dużo zrobić, bo zwróć uwagę, co to oznacza, jeżeli zaskoczy Cię burza i nie masz parasola, jak to się kończy, a co może się wydarzyć, jeżeli jesteś na to przygotowana, jesteś przygotowany i masz dodatkowo tą tarczę ochronną, czyli masz pelerynę, parasol, wiesz, gdzie się schować i tą burzę przeczekać. Jeżeli Twój wybór padł na kartę numer 3, to jest to najbardziej negatywna, tak można powiedzieć, karta w całym rozkładzie, ale również karta, która daje nam ogromną mądrość i może być niesamowitą wskazówką na Twojej drodze dokładnie teraz. Oznacza więc ona myszy. Myszy kojarzą nam się z takim małym gryzoniem, który niszczy zapasy, który w nocy dostaje się do spichlerza albo dostaje się do spiżarni i potrafi narobić ogromnej szkody. Myszy zazwyczaj działają nie w pojedynkę, ale całą rodziną, dlatego ich szkody mogą następować bardzo szybko, ale być na początku niewidoczne. Dopiero po jakimś czasie zauważysz, że coś, co budujesz, nagle się zawali, ponieważ ten fundament został przez te myszy podgryziony. Czyli ta symbolika w Lenormand, zwróć uwagę, że myszy są takie, o, takie malutkie, one są takie nieszkodliwe, a potrafią wywołać ogromne szkody. Ale są dla nas też taką wskazówką, przewodnikiem i również na Twojej drodze, jeżeli to tą kartę wybrałaś albo tą kartę wybrałaś, aby rozświetlić wszystko w Twoim życiu, uporządkować wszystko w Twoim życiu i wyszukać to,
co podgryza Twój solidny fundament. To mogą być wszelkiego rodzaju nałogi, nawyki, znajomości z niewłaściwymi ludźmi. To mogą być jakieś rzeczy w Twojej podświadomości, które po prostu podgryzają, sabotują Twoje szczęście. Dlatego myszy dla mnie to jest kochane stworzonko, bardzo takie stworzonko, można powiedzieć, delikatne, niewinne, ale stworzonko o ogromnym przesłaniu symbolicznym. Czyli jeżeli Twój wybór padł właśnie na tą kartę, to weź sobie troszeczkę czasu dla siebie i zrób taką głęboką analizę Twojego życia. Co się dokładnie dzieje w Twoim życiu? Czyli jakie masz nałogi, jakie masz nawyki, których czas się pozbyć? Tutaj oczywiście mogę znowu służyć Ci moją pomocą, rytuał świecy intencyjnej uwalniającej od nałogu albo nawyku. To może być wszystko, to może być, nie wiem, kupowanie zbędnych rzeczy, to może być jedzenie niewłaściwych posiłków, to może być przebywanie z niewłaściwymi ludźmi. Wszystko może być takim nawykiem, nałogiem, który czasami trudno zauważyć. Tutaj nie chodzi tylko o takie nałogi typowo alkohol czy papierosy czy inne, tylko mogą być takie rzeczy w podświadomości, które powodują, że przyciągasz podobnych ludzi, że przyciągasz podobne sytuacje i nie jest to to, do czego dążysz. Nie jest to to, co uważasz za taką właściwą dla Ciebie drogę. Oczywiście, jeżeli chodzi o ludzi, to mogę Ci polecić rytuał świecy intencyjnej w tym przypadku, uwalniający od danej osoby. Ponieważ bardzo trudno czasami uwolnić się od długoletniej przyjaźni, która nam nie służy, która nas ściąga w dół, która nas blokuje, która blokuje również Twój potencjał i wtedy ten rytuał będzie idealny, ponieważ on działa na poziomie energetycznym i nie trzeba wielce nic robić, a ta energia po prostu działa i drogi z tą osobą się rozchodzą. To jest tak, jakby wstawić pomiędzy Was jakąś przeszkodę i wtedy każdy idzie swoją drogą, ale nie ma takiego jakiegoś strasznego konfliktu, kłótni, bo każdy z nas nie lubi takich rzeczy, żeby robić jakieś zabiegi czy coś, co będzie wywoływało taką wielką negatywność. Rytuał uwolnienia od danej osoby jest taki niewidzialny. On działa na takim poziomie, że właściwie nie wiadomo, dlaczego Wasze drogi się rozeszły. Nikt nie ma do tej drugiej osoby pretensji, czy nie ma tu jakichś kłótni i konfliktów, tylko to rozejście się jest takie delikatne w energii, ale skuteczne. Jeżeli to Twój wybór padł właśnie na tą kartę, to nie tylko taka analiza Twojej podświadomości jest potrzebna, ale również analiza Twojego otoczenia, Twojego domu, Twojego mieszkania. Jakie sprzęty w Twoim domu może wpływają na Ciebie negatywnie, może się źle kojarzą, może są to jakieś rzeczy z przeszłości, może jakieś ubrania, w których zapisały się negatywne energie. To jest również ten czas na oczyszczenie, takie głębokie oczyszczenie. Tutaj oczywiście również głęboki rytuał oczyszczający u mnie byłby idealny, albo rytuał oczyszczający karmę byłby idealny, rytuał oczyszczający wszystkie czakry, czyli całą aurę Twojego ciała, Twojej energii byłby idealny i to wszystko znajdziesz w moim sklepie. Oczywiście ceremonie, czyli te na stronie bukardimaria.com będą także wspaniałą wskazówką dokładnie w tym momencie. Czyli jeżeli to właśnie na tą kartę padł Twój wybór, to przechodzisz sobie na stronę ceremonii i tam masz ceremonię od 1 do 199 oraz ceremonię powyżej 200. Rolujesz sobie tą stronę w dół i czytasz tematy ceremonii. Każda ceremonia ma inny temat i wybierasz te, które Cię najbardziej przyciągają. Zapisujesz sobie na przykład na karteczce o numer 77, o numer na przykład 111. O numer na przykład 133 i później bierzesz sobie ten czas dla siebie i oglądasz te uroczyste wykłady, zapisujesz sobie najważniejsze rzeczy z nich i zaczynasz je stosować. I w ten sposób pokonasz to, co podgryza Twój solidny fundament. Czyli z dzisiejszego naszego rozkładu te osoby z Was, które wybrały numer 3,
One mają najtrudniejszą drogę, bo tutaj to jest taka droga, że trzeba troszeczkę głębiej popracować, troszeczkę dłużej popracować, troszeczkę bardziej systematycznie popracować, żeby usunąć te symboliczne myszy. Polecam Ci również przejść na moją stronę zwierzętamocy.org i tam wpisać mysz, żeby zapoznać się również z symboliką myszy jako zwierzęcia mocy, bo to też nie jest przypadek, że akurat to zwierzątko jest na tej karcie. Dlatego to może być dla Ciebie również kolejna wskazówka na ten czas, o który pytałaś albo o który pytałaś. A ja dziękuję Ci z głębi mojego serca za nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na kolejne nasze spotkania. Pamiętaj, że na mojej stronie mariabocardi.pl masz zakładkę Najważniejsze terminy. W tej zakładce zawsze na bieżąco są wszystkie spotkania ze mną, takie typowe spotkania ze mną, jak rytuały pełni księżyca, rytuały nowiu księżyca, wszystkie takie ważne momenty energetyczne, które warto wykorzystać, aby coś w swoim życiu pchnąć do przodu, pchnąć w tym właściwym kierunku, a od czegoś się uwolnić. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia i bardzo proszę, napisz w komentarzu, czy to spotkanie Ci się spodobało, czy te wskazówki są dla Ciebie wystarczające, czy może masz jakieś pytania, na które powinnam odpowiedzieć, albo chciałbyś, abym temat poszerzyła, to wtedy ja odpowiem w komentarzu. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia, Twoja Maria Bocardi. Nadszedł teraz moment, aby sprawdzić, czy już subskrybujesz mój kanał i czy masz aktywne powiadomienia, aby nie przegapić żadnych nowych treści i żadnych transmisji na żywo. I może dokładnie teraz masz już ochotę napisać komentarz pod filmem, będzie mi bardzo, bardzo miło. Również wszystkie pytania zawsze pisz w komentarzu, ja staram się na nie na bieżąco odpowiadać. Pamiętaj również o tym, że pod każdym filmem jest okienko opisu. W tym opisie znajdziesz wszystkie ważne linki do tych tematów, które omawiam w konkretnym filmie, które dzisiaj poruszyłam, ale również do innych miejsc, gdzie znajdziesz dodatkowe treści.